No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Lego Batman. Tym razem pora na misję trzecią. Pingwin szaleje, tak? Dobrze, tutaj szaleje. My naszym super batyskafem płyniemy do misji trzeciej, zatytułowanej Pod miastem. Także wyruszamy. Waylon Jones, tak, alias Killer Croc. Nie wiem, czy graliście może, ale Batman Arkham Asylum był pokazany, nasz Killer Croc. Powiem wam, wyglądał fajnie. Nie mogę tego zastrzec pod żadnym, nie wiem, pozorem. Naprawdę wyglądał fajnie jako Killer Croc. Ale dla tych, którzy grali w Batman Arkham Origin, no to myślę, że ten bije naszego starego Kroka na łeb. Nie ma bata, żeby... Naprawdę wygląda zwierzęco, wygląda super. No ale dobra, wracamy do naszej rozgrywki. Jak zwykle nasz lekko ciepły Robin ma problemy. Ten batarang to jest dobra sprawa. Tu jest jakaś łódeczka, widzę. Łódeczka mi niepotrzebna, tu pewnie będzie, już widać, że będzie metalowy kostium Robina. Po coś to musi do góry wleźć, tylko ciekawe po co. A lepiej zapadną, no dobra. O! Cholipka. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, wiecie, od komu się zamienię. Batman tu też ma, widzę jakiś. Aha, to jest ten do tych wysadzania srebrnych klocków. Widzę srebrny klocek jest tam u góry. O, sobie na Batmanku postaw. Nieaktywne czy coś? O, może i w wyniku fajne to było, nie powiem, nie spotkałem się chyba z tym jeszcze, przynajmniej nie pamiętam czegoś takiego. Ale sam pomysł? Jak najbardziej, wiecie, wtedy szybciej sobie zapewnił tego naszego superbohatera. Masz kopa. Okej. Okay. Zdąży wystrzelić. Oj. Co to tu jest? No, myślę, że wiecie, Robin jest ciężki, bo ma te metalowe kopytka. Widzę, że to nie ma zupełnie nic wspólnego, także o, się garzu kopnąć. Ja mu oddam. Rozpadł się jak nie wiem. Okej, okay. Tutaj nic nie budujemy. Widzę, że jest strój jakiś Robina do nurku. Aha, tego bohatera ocaliliśmy. O! Skoro daje mu możliwość nurkowania, to jest chyba ten ostatni kostium Robina, który nam brakował. Dobra, idziemy tutaj, bo tutaj gdzieś był zbiornik wodny. Uf.
Fajny nawet pomysł, nie powiem, bardzo fajny z nurkowaniem. Co nasz robin tu złoży? On wypompowuje wodę chyba. No dobra. Batman nie, właśnie to musisz iść tam na dół. Ach, cholera, co za... Tu postawimy naszą bombkę. Pięknie o to chodziło. No i zapraszamy na następnej lokacji, co tu pod miastem. Ach, tu są jakieś te żółte klocki, to pewnie robimy, będzie, wiecie, taki w tym swoim stroju. Na co ci to było, gościu? I tobie też? Dobra, mamy lotnika. I mamy metalowego, ok. Szkoda, że widzę, że on tak powoli idzie. Może jest tak normalnie szybko jak... podczas normalnego chodzenia, to jest właśnie taki troszeczkę minus. O, krokodylki! No dobra, tu coś pewnie będzie, żeby... Aha, 25 potrzebuje, tak, dobra. Spadaj, gościu. Zobaczymy, czy ten Batman da radę. Sprytę, nie powiem, żeby... taki, wiecie, ruch troszeczkę... No dziwny co najmniej, wiecie, tu w kostium bierzemy ten, no to dobra, no to przeważnie używamy tego, którego jeszcze nie mamy. W kanałach jesteśmy. Przecież tak to wygląda wszystko. Okej, to na razie nie schodzę, bo tu muszę, wiecie... O, co im tak wyrośle Philips to napi, a ten tu co? W ścianę wleciał, nie wie co zrobić? Chodzi. Proszę, mu się schody zbudowały. Fajne, fajne. Tylko właśnie... Trochę taka gra, wiecie... Ale logiczna może, no może logiczna nie, ale taka, że posiada w sobie jakieś łamigłówki, coś co może właśnie młodszego widza, gościu spadaj, zachęcić po prostu, no to chodzi, no. Pamiętam, że te gry typu Lego to grałem z moją bratanicą często. Sorry Robin, ale tu jest, widzę, fioletowy klocek, który się bardzo może przydać. Ty jak zwykle tylko przeszkadzasz. Dobra, szybujący by tam na pewno doleciał, ale nie mamy szybującego. Musimy sobie radzić.
Robin, ty idź tam, ty będziesz potrzebny. Chciałem się trzeba zanurkować, także... Zbuduję krokodyla pewnie, no bo tak to wygląda. O, fajny motyw. Nie powiem, teraz widzę, że... No dobra, zbieram, wypluję się jeszcze. Nie, dobra, szkoda, że nie wypluję, ale... I tak dzięki niemu, wiecie, sporo... Dobra. Sporo nadrobiliśmy, że tak powiem, się nadrobiliśmy, sporo zyskaliśmy, tak naprawdę. Nam osuszyło. No Robin może wejść tutaj, bo Robin to nie przeszkadza. O, tu coś mamy, dobra. No coś się rozpadło, tylko nie wiem, czy to był Batman, czy... Ale nie do subiektu muchę, dobra. No tam było sporo tych czegoś. Robin jakiś taki trochę nieporęczny, był nieporadny. Jedno koło i drugie koło, tak? Ale do czego mam te koła? Nie mam zielonego pojęcia, na to zapytanie potrafię. Czyżbyś potyczka z killer krokiem? Ale fajnie, że wiecie, że w tych filmikach, tak jaki ma kostium, taki jest filmik. I tutaj czasami, że wiecie, tu ganiacie fajnym kostiumie, który by wyglądał super. Lej kroka, nie ma żadnych szans. Serce bierzemy. O, to. No, rzucaj sierścią. To jakieś rury kanalizacyjne, właśnie tak to wygląda. Pudło, no chodź, przybiegnij tu. 2, 3, 4. Jeszcze jeden taki atak i będzie po killer kroku. Raz. Narzucaj, to podbiega na portkuchę. O, Batmana chyba. Nie, Batman jest. Myślę, że wiecie. Raz, dwa i trzy. I pięknie, jeszcze na tą czwartą mukę. On co tam ma za jakąś kartkę? Woohoo!
Killer myślał, że Batman tego nie zobaczy, Batman widzi wszystko, jak sobie plecami. Okej, okej. No i dobra, wracamy się do skini. Zapleśnionej, zgniłej pewnie, tam nie wiem, jakiejś mokrej. Mrocznej nie powiem, bo to na pewno to każdy wie. No cóż, oj, jeszcze za blisko. Tutaj, już tak fajnie wygląda, wiecie, na tle całego. No cóż, dziękuję wszystkim za to, że oglądaliście ten odcinek. Jeżeli się podobał, no to możecie dać jakiś komentarz, który będzie dla mnie na pewno pomocny. A tymczasem dziękuję wszystkim. Życzę wam miłego dnia i na razie, cześć.